Nawet mamy wycieraczkę w sprajcie, w kolorze, że tak powiem, nadwozia. W kolorze wykładziny, rzecz jasna. To co, trochę sobie poopowiadamy. Standard, słuchajcie, ale kuchenka gazowa już trzypalnikowa. Grill również jest. I piekarniczek również się znajduje. Wraz z ociekaczem ładny zlewo zmywak. Znaczy tu jakieś gadżety, czajniczki i tak dalej, i tak dalej. Zamykamy. Lodóweczka z malutkim tutaj zamrażalnikiem. O, zobaczcie to. Każdy chciał mieć takie głośniki. Pamiętam czasy, w których w Astrach, że tak powiem, były na z tyłu przy bagażniku poustawiane takie ładne dwie kolumienki. Chyba te głośniki są z tamtych czasów. Ale i zobaczcie, radio jest pionierka, także ogromny szacun wraz z całą rozdzielnią. Tutaj jakieś szmery, bajery. Za chwilę to wszystko sobie sprawdzimy, podłączamy, tak żebyście wy i ja mieli pewność. Piecyk gazowy, nie ma tutaj wersji na pewno elektrycznej. A tutaj co? No właśnie, tutaj musimy kabelki sobie ogarnąć, są ich mnóstwo. A tutaj mamy ładny schoweczek. W tym schoweczku, przy lustrze, był właśnie nasz stoliczek. Idźmy na... A, właśnie, zobaczcie. No i tutaj dwie osoby, myślę, na spokojnie. Trzy to na pewno byłoby już ciasno, ale dwie osoby na spokojnie się wyszły. Chociaż i trzy by się zmieściły. A zobaczcie, tutaj tak mała przyczepka. Mamy łóżko piętrowe. Dziecko. No myślę, że osoba 70-90 plus też by się wyspała, ale dziecko myślę na pewno. No i pod spodem mamy jeszcze łóżeczko, także powiedziałbym nawet na 5, na 6 osób. Stoliczek oczywiście tutaj można sobie schować, ta półeczka też jest, że tak powiem, gdzie ona tutaj jest. O, demontowana, także za chwilę zrobi się nam o wiele, wiele więcej miejsca. Także godna uwagi. No i łazieneczka, zobaczcie, nawet ktoś tutaj sobie wyciął taką wykładzinkę pod nogi, także no... Bardzo ładna. Bardzo ładna, na pewno w bardzo dobrym stanie pomimo swojego wieku. Także wszystko wiecie, wszystko widzicie. Zapraszamy i do zobaczenia. Będziemy się razem produkować.